Cześć, ja nazywam się Łukasz Białecki i jak zawsze jest to niezwykła przyjemność gościć Was na kanale Flavor Design. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z Wami troszkę o ładowarkach indukcyjnych, ładowarkach MagSafe'owych od Tech Protecta. Mamy tutaj, jak widzicie, całkiem sporo produktów. Przygotowałem dla was sześć ładowarek, a to też nie wszystko, ponieważ będzie jeszcze troszkę akcesoriów około MagSafe'owych też marki Tech Protect. Tak, żeby stworzyć sobie jak najlepszy obraz tego, jak skonstruować sobie Wygodny, sprawny, szybki system ładowania indukcyjnego w oparciu również o technologię MagSafe. Również w tych sytuacjach, kiedy nasz telefon w MagSafe jest niewyposażony, ja do prezentacji będę posługiwał się głównie iPhone'em. iPhone rzecz jasna, funkcję MagSafe ma wbudowaną po prostu magnes ma wbudowany pod obudowę wokół cewki indukcyjnej. Natomiast jest masa telefonów na rynku, które MagSafe'a nie mają, ale obsługują ładowanie indukcyjne i wtedy też sprawę da się załatwić na kilka sposobów. Szybciutko sobie o tym opowiemy. Skupimy się na ładowarkach, ale chciałbym też chwilkę pokazać Wam parę akcesoriów, parę rozwiązań, które mogą po prostu ułatwić Wam życie. No i w ogóle pozwolić na rozpoczęcie zabawy z ładowaniem indukcyjnym wraz z uchwytami magnetycznymi. To na początek, tak jak mówiłem, co zrobić, kiedy chcemy używać MagSafe'a, ale nie mamy iPhone'a. Ringi magnetyczne, to jest jedno z najprostszych rozwiązań. Te występują w kilku wariantach, albo takie bardzo, bardzo proste. Już Wam pokazuję, to jest po prostu magnetyczny pierścień. W zestawie dostajemy dwa warianty: czarny bądź srebrny. Ten srebrny wydaje się niebieski, ale to jest tylko protektor. Z drugiej strony, taśma przylepna. Przyklejamy bądź do obudowy, bądź do ETUI, które już mamy. A skoro już o ETUI mowa, no to właśnie. Pamiętajcie, że to zawsze bardzo dobrym rozwiązaniem na załatwienie sobie MacSafe'a w telefonie jest po prostu etui wyposażone w magnetyczny pierścień. Takie pokrowce są również dostępne w ofercie marki Tech Protect i takich pokrowców takich etui znajdziecie masę wielu wielu producentów. Oczywiście polecam te naszego brandu natomiast Sami jesteśmy też dystrybutorem wielu, wielu innych marek, które ja również Wam już wielokrotnie gorąco rekomendowałem. Dlatego na pewno znajdziecie dla siebie coś ciekawego wśród ogromnej rzeszy Etui wyposażonych w MagSafe. No ale, właśnie wracając do rozwiązania nieco innego, są owe pierścienie. Jeżeli na przykład. Pokrowca nie chcecie, ale nie będzie Wam przeszkadzał taki na przykład delikatny, cieniutki, po prostu magnetyczny pierścień przyklejony z tyłu obudowy. No bo rzeczywiście na czarnej obudowie on się nie będzie szczególnie e, wyróżniał, odznaczał. Tak samo na srebrnym e, telefonie. Taki srebrny pierścień również sobie zniknie. Są też w naszej ofercie tego typu rzeczy w różnych wariantach kolorystycznych: mogą być białe, mogą być czarne, mogą być i różowe, jeżeli sobie życzycie. Te są już troszkę bardziej zaawansowane, wyposażone również w taki sprytny, prosty przyrząd, który pozwoli dokładnie na środku urządzenia. Umieścić pierścień. I to byłaby jedna istotna rzecz, taka przede wszystkim chyba dla użytkowników Androida, którzy nie korzystają z rozwiązań Apple'a i nie mają urządzenia wyposażonego w system MagSafe i chcieliby to jakoś obejść. A druga istotna rzecz to zasilacz. Pamiętajcie, że rzeczy, które będę Wam za chwilę pokazywał, często służą do ładowania trzech urządzeń. Jeżeli chcemy ładować je jednocześnie, potrzebujemy mocnego zasilacza. Jeżeli wyciągniecie gdzieś z szuflady stary zasilacz 2A, który będzie miał innymi słowy 10W, 5V, 2A, 10W, takim prądem będzie ładował. Potencjalnie urządzenie, rzeczy, które ja będę wam demonstrował, często obsługują ładowanie indukcyjne 15 watowe, także potrzebujemy zapas prądu zwłaszcza kiedy chcemy ładować na przykład trzy rzeczy jednocześnie: smartfona, zegarek i słuchawki. Wtedy potrzebujemy znaczny zapas prądu. Yy, sugerowanym takim minimum dla tego typu rozwiązań są ładowarki 35W. One oczywiście też występują w naszej ofercie, ale oczywiście mogą to być wszelkie w zasadzie dostępne na rynku po prostu mocniejsze, szybkie ładowarki, yy, które zagwarantują odpowiedni zapas mocy dla takiego rozwiązania. A teraz przyjrzyjmy się już samym ładowarkom. Zobaczymy, jak to działa, jak są wykonane. I czy to wszystko jest warte w ogóle świeczki? Zaczynajmy. Na pierwszy rzut, mam dla Was wariant najprostszy. To się nazywa A30 Magnetic Wireless Charger i jest właściwie tylko wyposażone w jedną cewkę indukcyjną. Bardzo proste urządzonko w zasadzie tylko dla smartfonów. To jest na tyle małe i lekkie, że zmieści się do kieszeni, możemy to wrzucić gdzieś po prostu też do walizki czy do plecaka. No nie zajmuje to za wiele miejsca i wygodnie po prostu z tym się podróżuje, bo też i Zepsuć, połamać na przykład w podróży, no byłoby to po prostu ciężko. Te duże, takie już skomplikowane stojaki, no pewnie na przykład w walizce mogłyby gdzieś ulec uszkodzeniu, takie ryzyko zawsze jest. To natomiast w podróż jak najbardziej. Mi osobiście bardzo podoba się taka fajna, surowa, technologiczna stylistyka. Jeśli zwrócicie uwagę, na tutaj odsuniętą cewkę e, miedzianą, także widać tutaj i magnesy. Dookoła widać cewkę w środku, także myślę, że taki fajny też smaczek, że to wszystko jakby jest pokazane. Bebechy, że tak powiem, tego urządzonka są na wierzchu i to chyba wygląda całkiem fajnie. A jak się sprawdza? Zdejmijmy protektor i na początek tak na sucho, żeby tylko pokazać kilka zalet, zanim jeszcze udowodnię, że to w ogóle się ładuje. Jeśli zastanawialiście się, czy ten magnes trzyma, no to trzyma bardzo mocno, jak widzicie. Ja sobie mogę tym pobachać i tutaj nic się absolutnie nie wydarzy. E, dlatego to jest największy plus ładowarek maxeifowych. E, standardowe rozwiązania indukcyjne już same w sobie są Oko są super. Eee, bezprzewodowe ładowanie jest po prostu wygodne, jeżeli sobie ładnie zarządzimy kablami e, gdzieś w obrębie biurka czy w samochodzie. No to wtedy to po prostu jest bardzo, bardzo wygodne, bo nie wymaga już wpinania kabla w telefon, e, czyli dodatkowej czynności nie musimy wykonywać, on jest zawsze e, wygodnie. E, Gdzieś w zasięgu ręki. Natomiast no, jest zawsze to prawdopodobieństwo, że to się na przykład z takiej ładowarki zsunie. No tutaj nie ma takiej możliwości, bo to się trzyma wściekle. To jest naprawdę bardzo mocny uchwyt. Dlatego no, zdecydowanie jest to jakby no, krok do przodu, jeżeli chodzi o wygodę, komfort użytkowania. I tutaj już na tym właśnie najmniejszym, najprostszym wariancie, ja mogę wam doskonale zaprezentować, jak Mocne jest to związanie, i to jest bardzo, bardzo istotne, e, bo w tym momencie też łatwo jest nam na przykład z takim maleństwem korzystać z telefonu bez konieczności zdejmowania go z ładowarki. A czy ten gadżecik w ogóle działa? Pozwoliłem sobie w międzyczasie podłączyć ją do prądu. E, mamy już tutaj potwierdzenie, że jest podpięta. W momencie podłączania zaczyna świecić nam się tutaj na niebiesko pierścień wokół. A po przyłożeniu telefonu, dostajemy potwierdzenie, że zachodzi ładowanie. Ładowarka wyposażona jest w złącze USB-C. To taki dosyć istotny szczegół, istotna informacja, myślę, dla Was: no bo będziecie też potrzebować takiego wejścia w ładowarce, bądź w urządzeniu, z którego chcecie czerpać prąd. No to oczywiście może być też komputer, laptop, prawdopodobnie z ograniczoną prędkością wtedy ładowania. Natomiast do, co istotne, w każdym razie USB-C tylko i wyłącznie, ponieważ kabel z drugiej strony zaimplementowany jest na stałe, także nie możemy użyć innego rozwiązania. Dlatego jeśli akurat nie posiadacie ładowarki z wejściem USB-C, tylko np. standardowe USB typu A to wtedy niestety w taką ładowarkę trzeba się będzie wyposażyć. Ale tak jak wspomniałem, i tak warto wyposażyć się w szybszą ładowarkę przy okazji inwestowania w system ładowania MAC Przejdźmy dalej, ale pozostańmy w kategorii ładowarek, takich, które można śmiało określić jako podróżne. Tu mam dla Was A24. To jest ładowarka, która już będzie obsługiwać trzy urządzenia na raz. Podobnie jak poprzednia smartfona z prądem maksymalnie 15 W, jeżeli chodzi o ładowanie zegarka i ładowanie słuchawek, to tutaj będzie to odpowiednio 3 W i 5 W dla słuchawek. Zajrzyjmy do środka. Podobnie jak w przypadku modelu A30, tak w przypadku A24 największą zaletą tego rozwiązania jest jego mobilność. Jak widzicie, tu mamy system, który składa się, a zatem będzie również bardzo wygodny do. Przewożenia. Mniej być może wygodny w zastosowaniach stacjonarnych, po prostu w domu, kiedy chcemy sobie zaaranżować fajnie przestrzeń na biurku, to raczej wtedy te pionowe będą chyba jednak wygodniejsze. Natomiast do zabrania ze sobą tego w podróż, no to jest też rewelacja. Jeżeli chcemy mieć właśnie w walizce coś, czym będziemy mogli ładować bez problemu trzy nasze urządzenia, zegarek, słuchawki, smartfon, no to rewelacja. Dzięki tej zwartej formie to też spina się magnetycznie, także samo się nie otworzy, nie rozwinie. Musimy użyć odrobinkę siły, po prostu, żeby to rozłożyć. A potem mamy przed sobą już bardzo fajny, bardzo wygodny system ładowania. Wyposażony jest to również w kabel. Kabel typu USB-C do USB-C, czyli również. Niezbędna będzie ładowarka wyposażona w złącze USB typu C. I tutaj już na pewno ładowarka o właśnie znacznym zapasie mocy, ponieważ, jak mówiłem, no tutaj właściwie 23 w możemy naraz przesyłać bezprzewodowo do naszych urządzeń. Także te 30-35 na zasilaczu, na ładowarce to jest absolutne minimum, którego potrzebujemy. Po wpięciu zasilacza, ładowarka diodami na froncie daje nam znać, że jest gotowa do pracy i możemy rozpocząć ładowanie. Część z mojej prawej strony jest wyposażona w magnes, to jest oznaczone ikonką po prostu z magnesem tutaj w rogu. I tej właśnie części używamy do ładowania smartfonów. Zademonstrujmy to. Proszę bardzo, ładowanie potwierdzone. I mamy cały czas sygnał, że ono sobie bezproblemowo zachodzi. Te dwa do słuchawek i do smartwoczy nie mają magnesu, natomiast oczywiście też będą przesyłać prąd. Proszę bardzo, po położeniu również zaczyna się proces ładowania baterii. Także rzecz świetna, zwłaszcza dla tych z Was, którzy dużo podróżują. To jest bardzo ładnie wykonane. Z bardzo przyjemnego w dotyku matowego tworzywa sztucznego i bardzo mięsistej gumy takiego silikonu tutaj na łączeniach. Także całość wydaje się naprawdę, naprawdę bardzo trwała, bardzo funkcjonalna. Wysuwany mamy w ten sposób dodatkowo jeszcze ten element do ładowania właśnie smartwatche, czyli możemy sobie oprzeć w ten sposób tak, żeby mieć na przykład też podgląd cały czas na tarczę zegarka, kiedy korzystamy z ładowarki lub w formie złożonej, kiedy nie potrzebujemy z tego korzystać, bądź chcemy właśnie po prostu złożyć to i wrzucić do plecaka czy do walizki. Uważam, że bardzo fajna, bardzo dobrze wykonana, bardzo funkcjonalna rzecz. Oczywiście, przede wszystkim dla tych, którzy często są w podróży, natomiast absolutnie nie ma też żadnego przeciwwskazania do tego, żeby korzystać z tego w warunkach stacjonarnych, jeśli podoba nam się takie właśnie rozwiązanie i pasuje nam takie właśnie rozwiązanie. Nie potrzebujemy podstawki. Która idzie sobie w górę i na przykład cały czas pokazuje nam wyświetlacz telefonu, a chcielibyśmy za to właśnie mieć płasko wszystko na biurku, a nie w górę iść z takim zestawem ładowarek, no to wtedy też to jest absolutnie jak najbardziej do wykorzystania w warunkach domowo-biurowych, ale stacjonarnych, bo rzecz sama w sobie super fajna super funkcjonalna i warto pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że nawet kiedy mamy to złożone, ładowarka Maxeifowa jest na wierzchu. Więc w tym momencie możemy śmiało z niej korzystać. Nie potrzebujemy rozkładać całego tego zestawu, jeżeli chcemy ładować tylko telefon, to tak już gwoli ścisłości, ale uważam, że to jest całkiem warta podkreślenia informacja, że też w ten sposób to może funkcjonować. No dobra, to przejdźmy teraz do tych wspominanych przeze mnie rozwiązań pionowych, czyli uchwytów takich stojących na biurko. Zacznijmy od wersji najprostszej, ale bardzo, bardzo funkcjonalnej. Ja osobiście bardzo ją lubię. A21 wyposażonej w ładowanie i uchwyt maksejfowy do telefonu, oraz podstawkę na słuchawki. Ładowanie telefonu z maksymalną prędkością 15W. Słuchawki dostały w tym przypadku 3W ładowanie. Rzecz jest wyjątkowo schludna, prosta i minimalistyczna. Pokazywałem wam tą ładowarkę już kilka razy. Jeżeli widzieliście moje filmy i akurat trafiliście na. Nagrania, w których pokazywałem Wam MagSafe'owe TUI, to zawsze służyła mi właśnie do prezentacji ta oto prosta, schludna, bardzo wygodna ładowareczka. Dlatego zdecydowanie bardzo, bardzo ją lubię. Jest to jakby tak, pewnego rodzaju entry level, jeżeli chodzi o te takie właśnie większe, wielofunkcyjne rozwiązania. Natomiast jest to bardzo schludne, bardzo proste i bardzo wygodne zarazem. Z przodu oczywiście też mamy diodę, która będzie sygnalizować ładowanie, a samo ładowanie odbywa się również poprzez właśnie prosty sposób umieszczenie telefonu w uchwycie magnetycznym. Pod spodem mamy jeszcze tackę już niemagnetyczną na słuchawki, na przykład na AirPodsy. Natomiast ona też jest jakby w pełni funkcjonalna, więc jeżeli macie inny telefon który obsługuje ładowanie indukcyjne, to możecie go tutaj na przykład położyć i wolno, bo wolno, ale będzie się ładował, czyli tak naprawdę dowolne urządzenie w zasadzie na upartego możemy położyć na tej dolnej tacce i to powinno bez problemu zadziałać. Mój Nothing Phone bez problemu zaczyna się ładować. No Podejrzewam, że to jest bardzo, bardzo wolne. znaczy no Nie podejrzewam, to jest tylko 3-watowe ładowanie, więc raczej to tak... Okazjonalnie do czegoś, co ma baterię tej wielkości, co duży smartfon, no ale oczywiście takie tempo ładowania w przypadku malutkich akumulatorów od słuchawek jest absolutnie, absolutnie ok. Sam uchwyt, za co ja go lubię? No właśnie, za to, że zajmuje bardzo mało miejsca na biurku, jest jednocześnie bardzo, bardzo pewny. Tutaj nie ma możliwości, żeby telefon przypadkowo z tego uchwytu spadł. A co jeszcze istotne, tutaj ta podstawka wraz z uchwytem, ona ma delikatną regulację, dzięki czemu bardzo łatwo i w wygodny sposób dostosujemy sobie kąt, jaki będzie dla nas optymalny w trakcie użytkowania. Także, jeżeli chcemy mieć cały czas, na przykład, wygodny podgląd na ekran telefonu, nie ma najmniejszego problemu. Możemy też obrócić sobie do pozycji horyzontalnej i wygodnie, ładując, na przykład, oglądać film. Także. Bardzo fajna, bardzo prosta, bardzo schludna rzecz, którą ja gorąco polecam. Dla tych z Was, oczywiście, którzy nie potrzebują y, ładować trzech rzeczy jednocześnie, jeżeli macie tylko dwa urządzenia y, typu, właśnie smartphone plus. Y Słuchawki z ładowaniem indukcyjnym, bądź smartwatch z ładowaniem indukcyjnym, to to rozwiązanie jest moim zdaniem absolutnie idealne. To jest fajnie wyceniony produkt, to jest bardzo schludny produkt i bardzo lekki i zarazem funkcjonalny. Także to powinno dobrze wyglądać w zasadzie na każdym biurku. Występuje w wersji białej albo czarnej, także też możecie sobie dopasować to fajnie do mebli. A teraz przejdźmy dalej do tych troszkę większych uchwytów. Kolejnym co dla Was jest model A22. Wyposażonym w ładowanie do smartfona 15W, do słuchawek 2W, do zegarka 3W. Także mamy tutaj rozwiązanie, które może ładować już trzy urządzenia jednocześnie. Zobaczmy zatem, jak się prezentuje. Jest to rozwiązanie, jak widzicie, już nieco większe od modelu A21. No, ale większe być musi, rzecz jasna, żeby pomieścić już trzy urządzenia. Cewki indukcyjne. Ciekawa jest przede wszystkim ta na smartfon, magnetyczna, ponieważ ma regulację również do pionu, także gdybyśmy chcieli na przykład w ten sposób odkładać smartfon, to jak najbardziej wchodzi w grę. A jeżeli wolimy mieć ekranem w naszą stronę, bo na przykład siedzimy przy biurku, to opuszczamy sobie do takiej pozycji. Jeżeli na przykład pracujemy na stojąco, to możemy sobie bardziej w górę skierować wyświetlacz smartfona dla wygodnego podglądu w trakcie ładowania. Pod spodem, miejsce na słuchawki i dodatkowy uchwyt, ten również magnetyczny do. Smartwatchy przewidziane oczywiście przede wszystkim do Apple Watcha, stąd ten kształt i to wgłębienie charakterystyczne, tak żeby ów dobrze się tu ułożył. Ta ładowarka wyposażona jest oczywiście także w kabel USB-C do USB-C. Także jak wszystkie pokazywane tutaj przeze mnie produkty, będą wymagały zasilacza wyposażonego w złącze USB-C. Podłączmy zobaczmy, czy wszystko prawidłowo nam działa. Umieśćmy telefon w ładowarce. Zapala nam się w tym momencie na dole dioda sygnalizująca, że zachodzi ładowanie. Telefon oczywiście również potwierdza, że ładowanie jest w trakcie. I tak szybciutko żeby dowieść, że oczywiście te elementy również działają. Możemy położyć tutaj telefon Proszę bardzo zachodzi oczywiście ładowanie, a zatem jeśli posiadacie już właśnie zestaw trzech urządzeń, domyślnie jest to iPhone, AirPods i Apple Watch, natomiast jakby spokojnie, no możemy tutaj ładować wszystko, tak naprawdę co, albo wyposażymy właśnie w uchwyt magnetyczny, a posiada ładowanie indukcyjne. Czy też po prostu będzie pasowało, będzie można odłożyć tutaj na te odpowiednie miejsca do ładowania, właśnie czy słuchawek, czy innego rodzaju zegarka? To jest ładowanie, jak przypomnę, bezprzewodowe, także wystarczy bliski kontakt. Nie musi to pasować tutaj jak ulał idealnie. Widzieliście, że mój nothing phone znów jakby zaczyna się ładować, mimo że przecież nie mieści się tutaj w tym wyżłobieniu. A wystarczyło, że po prostu będzie na tyle blisko cewki indukcyjnej. Że już nastąpi proces ładowania. A zatem rzecz również super, super funkcjonalna, super godna polecenia. Tutaj również mamy do wyboru wersję białą lub czarną. Także też na pewno dopasujecie sobie to bez problemu do, do mebli, do pomieszczenia. Wygląda to schludnie, wygląda to estetycznie. Tu mamy również ten taki fajny, przyjemny w dotyku zmatowiony plastik. Dodatkowo metalowa podpórka, solidna. Tutaj nic się absolutnie nie porusza. To regulacja też chodzi na tyle ciężko, że smartfon sam nie będzie na przykład opadał. Nie powinno odbyć takiego efektu. Jeżeli chodzi o siłę owego uchwytu, no to również jest absolutnie rewelacyjnie. To nie ma prawa się zsunąć, czyli w warunkach takich domowych, gdzie. Jedyne właściwie, co może się stać, no to jak potrącimy biurko po prostu, na przykład nogą przychodząc, no to to jest wstrząs zazwyczaj i tak niewspółmiernie mniejszy, jaki się wydarzy na takim zasilaczu niż to, co ja w tej chwili robię, i tutaj nie ma absolutnie żadnego ryzyka, że telefon spadnie. Co mam dla was jeszcze, zapytacie, mamy jeszcze przed sobą e, dwa produkty, którym też bardzo, bardzo chcę żebyście się przyjrzeli, bo są również super fajnymi zasilaczami, bardzo, bardzo godnymi polecenia. Przedostatnia pozycja A12, standardowo 15W max dla smartfona, 2W dla słuchawek, 3W dla zegarka. Zajrzyjmy do środka. W zestawie oczywiście również znajdziecie kabel USB typu C. A sama ładowarka prezentuje się w ten oto sposób. Tutaj forma jest już nieco bardziej wyszukana, można by powiedzieć, ze względu właśnie na taką konstrukcję, tutaj ze stojakiem, najpierw magnetycznym na smartfon, następnie na zegarek i na dole wyznaczone miejsce już bez wklęsłości, bez takiego wyżłobienia charakterystycznego, tylko po prostu. Widać taki obrys jest tutaj, jakby wyrysowany w odlewie, który jasno pokazuje nam, w którym miejscu należy ułożyć po prostu słuchawki, czy też inne urządzenie, które chcemy ładować indukcyjnie z tego właśnie poziomu. Tym co też bardzo odróżnia od pozostałych, które pokazywałem wam ładowarek, jest wyjście USB typu A. Wyjście pod którym jest napięcie 5 V i 2 A, czyli 10 W. Nie za dużo, ale możemy tego użyć w ten sposób jako pewnego rodzaju huba tak dla jeszcze kolejnego na przykład urządzenia, już które musimy ładować z kabla. A wykorzystując Dalej, tylko jeden zasilacz do ładowania kilku urządzeń. Żeby dostarczyć prąd do samego uchwytu, oczywiście musimy użyć kabla USB typu C. I tutaj po podłączeniu prądu czeka na nas jeszcze jedna niespodzianka. Jeśli zwrócicie uwagę, z przodu mamy metaliczne wykończenie, z tyłu to jest białe. A białe jest dlatego, że używając tego dotykowego przycisku możemy. Uruchomić lampkę, która jest też jakby elementem tej ładowarki. Czyli może to być też jednocześnie fajna, taka biurkowa lampeczka doświetlająca nam gdzieś przestrzeń roboczą. To nie jest bardzo silne światło, natomiast jeżeli pracujemy na przykład po ciemku i chcemy mieć tylko troszkę taką lekką poświatę gdzieś na biurku, to to załatwi sprawę wbrew pozorom, właśnie da nam gdzieś odrobinkę tego światła, chociażby po to, właśnie, żeby nie wiem, dobrze widzieć. Przestrzeń, naszą roboczą klawiaturę, myszkę, co gdzie mamy dookoła, to może wystarczyć. A na pewno robi bardzo fajne wrażenie estetyczne. Tak od strony designerskiej, to dzięki temu jest po prostu z automatu dużo, dużo ciekawsze. A jeżeli chodzi o walory użytkowe, no to działa po prostu. To jest jakby najistotniejsze tutaj. Działa ładowarka główna. Sprawdźmy, czy działa ta dolna. Działa zdecydowanie. Ta oczywiście wymaga już ze względu na mały rozmiar cewki indukcyjnej, małego urządzenia takiego jak Smartwatch, żeby tutaj mogło zajść efektywnie ładowanie. Tak jak już Wam zademonstrowałem, jest to bardzo funkcjonalne, bardzo sympatyczne, jeżeli chodzi o design, od strony samego wykonania jest również więcej niż tylko prawidłowo. Rzecz jest lekka, ale bardzo stabilna. Gumowe nóżki zapewniają to, że nie będzie to się przesuwać po biurku i na prawdę robią robotę. Nie ma absolutnie ryzyka, żeby to samo z siebie się przesuwało. Nawet kiedy odkładamy dosyć powiedzmy takim nonszalanckim ruchem e, smartfon do ładowania e, to nie przesunie się, nie upadnie. Naprawdę fajny, stabilny produkt. Ze względu na wagę, a jednocześnie siłę tego bagnesu musimy drugą ręką złapać. Rzecz jasna, ale to będzie tak ze wszystkimi tymi ładowarkami, żeby telefon z niej wypiąć. Zbyt mocny jest magnes w MagSafe'ach, żeby po prostu jedną ręką, jednym ruchem zdejmować i zakładać telefon do ładowania. No ale to dobrze, bo jak już kilka razy pokazywałem, po prostu nie ma takiej możliwości, żeby telefon samoczynnie sobie z takiej ładowarki spadł. I przejdźmy do ostatniego z produktów, które chcę Wam pokazać, a mianowicie A29. Tutaj mamy. Też cały czas standard, czyli 15W max dla smartfona i po 3W dla słuchawek i dla zegarka. Zajrzyjmy do środka. A 29, czyli ostatnia ładowarek, którą chcę wam pokazać, tutaj warto zwrócić uwagę, że na chwilę obecną, przynajmniej zwracajcie na to uwagę w opisach, bo to się może oczywiście zmienić, ale na chwilę obecną. W zestawie jest kabel USB-A do USB-C. I to jest też taka dosyć istotna uwaga, że musicie pamiętać, proszę, żeby sprawdzać dokładnie już przed zakupem specyfikację danego urządzenia, ponieważ takie szczegóły potrafią się zmieniać. I może się zdarzyć tak, że faktycznie tam, gdzie dzisiaj pokazywałem Wam kabel USB-C do USB-C, Sytuacja się zmieni i na przykład będą te produkty dystrybuowane z innej partii z kablem USB typu A, tak jak na przykład jest ma to miejsce tutaj. Natomiast w samej ładowarce jest już oczywiście USB C z tyłu, a sama w sobie bardzo przypomina to, co pokazywałem na początku, czyli A30. Tą małą, prostą, surową ładowareczkę, jest po prostu dokładnie ta sama cewka użyta. Czyli też fajny, taki technologiczny, surowy styl. To oczywiście nie musi przypaść do gustu każdemu. Mi osobiście się podoba i ja bym miał dylemat, na przykład, dla siebie, gdybym chciał używać takiej ładowarki, którą z nich wybrać. Ja bym na przykład miał pewnie problem w wyborze między A21 a A29. Ta po prostu wystarcza, mi na moje potrzeby wystarczyłaby, ze względu na to, że właśnie używam tylko dwóch urządzeń, które mają ładowanie indukcyjne. Ta e, może ładować aż trzy, ale za to ma nieco ciekawszy wygląd. Ten element, który tutaj jakby jest e... Szkieletem całego tego urządzonka jest wykonany z metalu, jest bardzo sztywny, bardzo mocny. Nie ma tutaj zero w ogóle żadnego luzu. Wszystko jest, rzecz jasna, podgumowane, także też bardzo, bardzo stabilne. Jedyne czego może tutaj brakować, to brak jakiejkolwiek regulacji, jeżeli chodzi o kąt nachylenia uchwytu magnetycznego do smartfona. Ten właśnie, który był. Element bardzo wygodną częścią, bardzo fajną częścią A21. No tutaj, niestety, ze względu znowu na taką szkieletową, metalową konstrukcję, tutaj takiej możliwości regulacji nie ma, natomiast ten skąd sam w sobie jest sensowny i już po umiejscowieniu telefonu w tym uchwycie, oczywiście również możemy. Przekręcić ów smartfon do pozycji horyzontalnej. Ładowanie oczywiście zachodzi i, tak jak powiedziałem, nie ma najmniejszego problemu, żebyśmy obrócili sobie telefon do pozycji poziomej, czy też wrócili w każdej chwili do pozycji horyzontalnej. Nadal mamy oczywiście diodę sygnalizującą, że zachodzi ładowanie i tak jak w przypadku wszystkich urządzeń, które pokazywałem wcześniej, również oczywiście zachodzi ładowanie na poziomie dolnym, który teoretycznie przeznaczony jest dla słuchawek, ale tak już właśnie gwoli ścisłości i kronikerskiego obowiązku. Po prostu też chcę Wam zademonstrować za każdym razem, że to ładowanie będzie zachodzić nawet właśnie na dużym smartfonie, czyli po prostu jest to również wielofunkcyjne, tak naprawdę z założenia dla słuchawek. Ale tak naprawdę w zasadzie każde urządzenie z ładowaniem indukcyjnym możemy tutaj położyć i ono, tak jak wspominałem, no wolno, bo wolno, bo to są tylko 3W, ale ładować się będzie. I oczywiście na górze. Ładowarka dedykowana smartwatchom. No i cóż, moi drodzy, tak to wygląda. Sześć najpopularniejszych ładowarek z naszej oferty, jeżeli chodzi o brand Tech Protect każda z nich nieco inna nieco inna w designie, nieco inna w funkcjonalności, choć no ta jest generalnie zawsze bardzo bliska i tożsama sobie różnego rodzaju konstrukcja i wykonanie sprawia, że niektóre z nich, tak jak te dwie na przykład są zdecydowanie bardziej mobilnym rozwiązaniem i świetnie sprawdzającym się w podróży te już zdecydowanie bardziej stacjonarne gdzieś na biurku, w domu w pracy, tam gdzie najczęściej korzystamy ze smartfonów i chcemy mieć właśnie ładnie zaaranżowane kable, pochowane kable i wygodne, szybkie ładowanie bezprzewodowe. A zatem. Mam nadzieję, że udało mi się Was przekonać do tych produktów, zainteresować Was tymi produktami. Każdy z nich na swój sposób jest autentycznie godny polecenia. Każdy ma swoje charakterystyczne cechy, które sprawią, że wybierzecie ten, a nie inny, ale to decyzję oczywiście ja muszę już pozostawić Wam. Nie jestem w stanie tutaj powiedzieć, że ta jest najlepsza albo ta jest najlepsza. No nie, ponieważ parametry prądowe są w nich bardzo, bardzo podobne. Różnią się designem, jak widzicie, dosyć znacznie, konstrukcją, ewentualnie możliwościami, no bo mamy tutaj taką mega, mega prostą, troszkę tylko bardziej rozbudowaną jak ta. No i, no i cztery z nich w różnej konstrukcji, zdecydowanie różnej konstrukcji, ale pozwalające na ładowanie aż trzech urządzeń. I tutaj jakby wybór w zasadzie polega tylko na tym, co nam się najbardziej będzie podobać. A teraz dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć!